Witam Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie i jeszcze raz też chciałem Państwu podziękować za ten raport. Rzeczywiście, tak jak Pan Przewodniczący Kuss na początku powiedział, zdecydowanie zbyt mało jest badań w tym obszarze, a raport jest fajny, bo jest bardzo konkretny, ale jednocześnie pozwala, że tak powiem, wysłać bardzo wiele daleko idących wniosków. Rozumiem, że ja tu zostałem zaproszony przede wszystkim z tego tytułu, że rzeczywiście od lat staram się i monitorować stosowanie klauzul społecznych i je popularyzować, ale zacznę, jeżeli Państwo pozwolicie, szybciutko od tych ogólniejszych refleksji, o których Pani Katarzyna też mówiła, które są w raporcie, czyli od tego, o czym Pani zaczęła, czyli rzeczywiście właśnie ten raport bardzo pięknie demaskuje tą ideę taniego państwa, właściwie pokazuje, jak ona jest bezrozumnie traktowana. Bezrozumnie, bo sprowadza się właściwie tylko do wykazywania oszczędności. I to oszczędności, które są szukane po najmniejszej linii oporu, a ta najmniejsza linia oporu polega na tym, że szuka się je na tak zwanym czynniku ludzkim. Albo zwalnia się ludzi, albo outsourcuje, albo zmusza do tak zwanego samozatrudnienia. No i to jest problem, bym powiedział, systemowy, dlatego że myśmy się też temu przyglądali, analizując trochę stosowanie klauzul społecznych, systemowe polegające na tym, że nie ma takich mechanizmów, które zachęcałyby czy wymuszałyby głębsze myślenie o tym, czym jest tanie państwo. Dlatego, że no, jakby rozliczanie działalności administracji nadal polega na rozliczaniu za działania. Dopóki to się nie zmieni, to zawsze te oszczędności, czyli im taniej te działania się zrobi, one będą tak naprawdę podstawowym kryterium oceny sprawności i efektywności administracji. Takie rzeczy, które były, pojawiały się jak budżet zadaniowy, czy rozliczanie za rezultaty, no niestety właśnie nie wyszły poza fazę eksperymentów, tak? Jeżeli tego systemu się nie zmieni, to cały czas jakby to będzie w ten sposób funkcjonować. Drugi wątek, o którym Pani Katarzyna nie wspomniała, ale który jest w raporcie bardzo ciekawy i w ogóle na oddzielną dyskusję, to jest, jak żeście to ładnie określili, kryzys tożsamości instytucji publicznych. To jest rzeczywiście bardzo ważna rzecz. Mam wrażenie, że ten, nazwijmy, etos służby publicznej, zanim on został w ogóle zbudowany w latach 90., to w zasadzie już za chwilę zaczął być degradowany. No i mamy jakby pójść do trumny w postaci ostatnich rozwiązań legislacyjnych. Ale ten etos to nie tylko to poczucie służby, ale poczucie rzetelności i racjonalności. I tu muszę pozwolić sobie, korzystając z okazji, pokazać, jak ta racjonalność i rzetelność wygląda, bo tak się składa, że jestem też członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji, które działa przy Fundacji Batorego, gdzie tam monitorujemy proces stanowienia prawa. Wcześniej na etapie rządowym, teraz siłą rzeczy również parlamentarnych, bo jakby legislacja rządowa jest unikatem, wszystko idzie przez parlament. Jest w tej chwili taki projekt rządowy, zresztą jak najbardziej w temacie, bo dotyczy on zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Bardzo ważny temat, który poniekąd też w jakiś sposób ma przyczynić się do rozwiązania tych problemów, o których Pani Katarzyna mówiła, ale nie o tym chcę mówić merytorycznie. Do tego zgodnie z uchwałą Rady Ministrów powinna być wykonana ocena skutków regulacji, tak? Która ma służyć temu, żeby poznać ewentualne skutki pozytywne, negatywne tego rozwiązania, po to, żeby poprawić to rozwiązanie, wyeliminować skutki negatywne, wzmocnić pozytywne. I oczywiście minister rodziny, pracy i polityki społecznej, bo to jego projekt, taką ocenę skutków regulacji przygotował. No i jak to wygląda od strony rzetelności i uczciwości? Takie czytamy stwierdzenie. Oczywiście nie ma żadnych liczb, bo jest to trudno policzalne, ale na przykład czytamy w ocenie skutków regulacji. Projekt nie będzie miał żadnego wpływu na finanse publiczne.
Ale takie fajne stwierdzenie. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia minimalnego osób w pierwszym roku pracy, część z osób chodzących na rynek pracy może doświadczyć trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Wzrost płacy minimalnej może zwiększyć ryzyko utraty pracy i przejścia do bezrobocia. Z drugiej strony przekłada się pozytywnie na sytuację dochodową pracowników. Albo takie fajne stwierdzenie. Natomiast wzrost liczby osób pracujących na podstawie umowy o pracę rzeczywiście może nastąpić, aczkolwiek nie można wykluczyć również niewielkiego wzrostu rozmiaru szarej strefy. I to są to jest klucz tej oceny skutków regulacji, pokazujące, w jaki sposób rzeczywiście pracuje administracja publiczna. Jest to takie ogólne refleksje, a teraz już przejdę do klauzul. Kilka rzeczy, które są w raporcie i dwie, których nie ma, na które chcę zwrócić uwagę. Rzeczywiście to, co Państwo podkreślacie, to jest istotny problem, to jest kwestia nadal prywatu, kryterium cenowego, jeśli chodzi o udzielanie zamówień publicznych. Ponieważ wcześniej 93-92%, a nawet czasami więcej procent wszystkich postępowań to były postępowania, w których cena była jedynym kryterium. Myśmy dostali za to po głowie od Komisji Europejskiej. Później, jak Chińczycy próbowali nam budować autostrady, no to się zrobił szum w kraju. Był duży nacisk, pojawiały się projekty poselskie, żeby to zmienić. I rzeczywiście to było skutkiem tej zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w 2014 roku, o którym Państwo piszecie, czyli wprowadzenia obowiązku stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Z tym, że to jest zabieg wyłącznie PR-owski, tak? Bo on rzeczywiście poskutkował tym, że liczba takich postępowań gwałtownie spadła. Ja patrzyłem na są dane za styczeń tego roku i zaledwie 12% postępowań to są postępowania, w których cena jest jedynym kryterium. Ale niestety zabieg jest wyłącznie PR-owy, dlatego że de facto te kryteria, które są stosowane, to są kryteria nie mające większego znaczenia, tak? Czyli to jest, nie wiem, serwis, termin realizacji zamówienia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że one są wprost zapisane w ustawie i bardzo łatwe do zastosowania dla zamawiającego i wykonawcy. Natomiast inne istotne kryteria w zasadzie nie są stosowane. Chociaż w ustawie na przykład wymienia się w tym artykule, że można to uwzględnić aspekty społeczne. Ale nie mówi się jakie i w jaki sposób to zrobić. W związku z tym zamawiający tego nie stosują, bo nie wiedzą jak. Były takie próby na początku, jak weszła ta zmiana, bardzo logiczne, tak? Zastosowania przez zamawiających tych rozwiązań, które już ustawa mówiła, czyli na przykład tak zwanej klauzuli zatrudnieniowej, umożliwiającej postawienie przez zamawiającego takiego warunku, że wykonawca przy realizacji zamówienia musi zatrudnić osoby z utrudnionym dostępem do rynku pracy. Ustawa wymienia, jakie to są kategorie, na przykład osoby bezrobotne, tak? W związku z tym niektórzy zamawiający bardzo logicznie stwierdzili, skoro tu możemy uwzględnić aspekty społeczne, to zastosujmy ten warunek, tą klauzulę społeczną i w ocenie oceniajmy, ile na przykład wykonawca może tych osób zatrudnić. Ale Urząd Zamówień Publicznych powiedział, że nie, dlatego że to jest warunek dotyczący realizacji zamówienia, a nie kryterium oceny ofert. Na pytanie w związku z tym, jakie aspekty społeczne można uwzględnić w tym punkcie, Urząd rozkłada ręce. Podobnie jest niestety z pozostałymi właśnie tymi klauzulami, które są stosowane, ponieważ prawo jest niestety niejasne. Rzeczywiście mimo dużych wysiłków, od właściwie 7 lat staramy się to intensywnie promować. Przez ostatnie 2 lata też z jakimś tam wsparciem ze strony rządu, to nadal to jest zupełny margines postępowań. Według naszych szacunków mniej więcej niż 4% postępowań to są postępowania, gdzie zastosowano którąkolwiek z tych klauzul.
a właściwie mamy trzy te podstawowe klauzule, które można by było zastosować. I to wynika w dużej mierze właśnie z niejasności zapisów prawa. I moim zdaniem niestety będzie jeszcze gorzej. Tutaj pan Michał wspomniał o tym projekcie, bo rzeczywiście w tej chwili na razie jeszcze w łonie rządu trwają prace nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych, żeby dostosować ją też do nowych dyrektyw unijnych z 2014 roku. My mamy zresztą obowiązek do końca kwietnia nasze prawo znowelizować, ale ten projekt, który jest, no to głosy stają na głowie, on jest bardzo niechlujny, niespójny, a co gorsza, on wprowadza nowe na przykład rozwiązania, jeśli chodzi o uwzględnianie aspektów społecznych, ale niestety w zasadzie wprost przepisuje te sformułowania, które są w dyrektywach, kompletnie nie dostosowując tego w zasadzie do warunków polskich. Co to w praktyce będzie oznaczać, że będą to zapisy martwe, tak? Bo nikt nie będzie ich stosował, bo nie będzie wiedział, jak je w praktyce interpretować. Tutaj jest jeszcze pewna szansa, żeby być może to uratować na etapie parlamentarnym. I też kolegów namawiam do tego, żeby próbowali tu przekazać też wyniki tego raportu. Ale jeszcze dwie kwestie, o których państwo nie mówicie, a które są moim zdaniem istotne i już kończę, bo pan przewodniczący już się szykuje. Nie, bardzo ciekawe, słucham. Pierwsza kwestia to jest, i to są też afery, które były w zeszłym roku, było kilka afer również z udziałem niestety zamawiających instytucji publicznych. Mianowicie to jest właściwie praktyczny brak kontroli ze strony zamawiających dotyczących przestrzegania na przykład praw pracowniczych przez wykonawców. Zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak później przy realizacji tego zamówienia. A mieliśmy takie afery, że instytucje publiczne wyłaniały wykonawcę, który później na przykład nie płacił pracownikom, tak, i dzięki temu rzeczywiście wygrał tą cenę. Mieliśmy niestety też na przykład wykonawcę, który zatrudnił osoby bezrobotne tylko po to, żeby spełnić ten wymóg klauzuli społecznej, po czym natychmiast je zwolnił. Tak? I parę tego typu sytuacji. Problem jest taki, że publiczny daje taką możliwość, daje pewne instrumenty zamawiającym, ale one w zasadzie do tych przedomówień, do tych progów unijnych, to jest dobra wola zamawiającego. I większość zamawiających nie stosuje. I to jest swoistego rodzaju tajemnica Poliszynela, mimo że wiedzą, rozmawiający formalnie wiedzą, że wykonawca daje tak niską cenę, którą wygrywa, za którą niemożliwe jest, że tak powiem, normalne świadczenie tego typu usług. On musi zatrudniać ludzi na czarno, bo inaczej no, nie osiągnąłby tej ceny. Wszyscy o tym wiedzą, a mimo to, że tak powiem, nie wykorzystują tych instrumentów, które w prawie są. Podobnie już w trakcie realizacji zamówienia to też nie jest stosowane. Więc to jest bardzo duży problem, w którym też trzeba by próbować sobie dać radę. I jeszcze mały problem, ale moim zdaniem istotny, zwłaszcza z punktu widzenia samorządów, to jest kwestia możliwości uwzględnienia aspektu lokalnego wykonawcy. Wiadomo jest, że samorządy na przykład, i to jest zupełnie racjonalne, chcą zlecać zamówienia, ale wykonawcom, którzy są na rynku lokalnym, którzy mogą zatrudniać z rynku lokalnego pracowników i tak dalej. Dyrektywy unijne już, żeby nie przedłużać, takie możliwości dają. Natomiast u nas niestety nasze prawo zamówień publicznych nie wygląda na to, żeby to się zmieniło. Kategorycznie, że tak powiem, to uniemożliwia. Już pomijam fakt, że jakby u nas ten pułap, poniżej którego tego prawa nie należy stosować, to jest 30 tysięcy euro, chcę przypomnieć, podczas gdy zgodnie z dyrektywami to jest pułap 135 tysięcy euro i wiele krajów unijnych rzeczywiście taki pułap wykorzystuje. To jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego my mamy aż tak niski ten pułap. Natomiast chcę tylko jeszcze szybciutko powiedzieć, że niezależnie od tego, że to prawo nie jest doskonałe, że nad świadomością trzeba pracować,
to jednak w ramach tego, jeżeli jest chęć i wola, można pewne fajne rozwiązania zastosować. I tu chcę tylko mały przykład wskazać. Częstochowy, która już kilka lat temu zarządzanie prezydenta wprowadziła obowiązek stosowania tych klauzul społecznych, które są w prawie zamówień publicznych. Oczywiście z możliwością odstąpienia od tego obowiązku, bo wiadomo, że nie wszystkie zamówienia się do tego nadają, ale z koniecznością uzasadnienia. Tak? Dlaczego nie dany wydział, dana komórka Urzędu Miasta decyduje się nie zastosować tych klauzul? Znakomicie to działa w ciągu kilku lat. To już jest chyba ponad 100 postępowań, które miasto zleciło zastosowaniem klauzul, czyli przede wszystkim dzięki temu wykonawcy zatrudniają osoby bezrobotne i niepełnosprawne z korzyścią dla wszystkich. Więc mówię, jak są chęci, to nawet przy niedoskonałym prawie i braku świadomości daje się pewne rzeczy zrobić. Dziękuję.